Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Inside Solution One. Przed Wami Tomasz Piwański, zarządzający Solution One. Tradycyjnie zapraszam na naszego Twittera, Solution One Fund, i na mojego prywatnego, Tom Piwon, zwłaszcza na, zapraszam na funduszowego, bo akurat obchodzimy taką, nie wiem jak nazwać, podwojenie wartości certyfikatów od początku powstania funduszu, tak? Czyli wartość certyfikatów te dokładnie na koniec grudnia podwoiła swoją wartość, więc no taki dosyć taki symboliczny moment. Na szczęście, odkąd się regulacje KNF-owe zmieniły, już coś tam możemy uchylać, rąbka tajemnicy o wynikach, więc z tej okazji się chwalę i zapraszam Solution One Fund na Twitterze. A w dzisiejszym odcinku maleją szanse na niższe stopy procentowe. DAX na szczycie, przemysł nad przepaścią. O tym, że no DAX na szczycie, to nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale powiem, dlaczego uważam, że przemysł tam jest po prostu nad przepaścią. Już tu mówiłem o tym nieraz i powtórzę. A ten pierwszy punkt, jeśli chodzi o malenie stóp, szans na obniżki stóp procentowych, no to mam na myśli Powella, który no zgasił oczekiwania na obniżkę w marcu. O Ferrari, które wystrzeliło o bodajże 14% po tym, jak cały świat dowiedział się, że Lewis Hamilton przechodzi z Mercedesa do Ferrari, i o Brand 24, który w końcu, jak wiecie, nasza perełka, nasza ulubiona spółka z GPW, która kolejny raz jest zauważana, i mówię o tej spółce na antenie, od 20 zł przy 17 zł bodajże ją kupowaliśmy po tym, jak Facebook wyrzucił ją wtedy ze zbierania danych ze swojej platformy. Do tego doszły wtedy pandemia i przy samym dołku kupowaliśmy Brand24. Później trochę po wyższych cenach, przy około 20 paru złotych, a teraz już mamy 45 zł. No i w końcu ktoś zauważa Brand24 jako AI i może ta hossa AI-owa się zaczyna rozlewać na cały świat. Oby, bo tak jak mówię Wam od jakiegoś czasu, hossa AI jest niedokończona. Nie było euforii, nie było rozlania się na cały świat, więc może teraz z drugiej strony przemysł kuleje na całym świecie i stopy procentowe są wysokie, więc niesamowicie ciekawa sytuacja. No i o Brightpool, który wystartował kolejną rundę konkursową. Maleją szanse na niższe stopy. Zobaczcie, jak się po wypowiedzi Powella odnośnie tego, że chce się upewnić, że cel co do inflacji wynoszącej 2% zostanie utrzymany, że musi się dłużej upewnić, no i te prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych już w marcu spadło z ponad 60% do niespełna 37%, więc już rynek oczekuje, że raczej te stopy nie spadną. Rynek początkowo zareagował spadkami, ale to były naprawdę bardzo krótkie spadki. Zobaczcie, malutka korekcina, cały czas AI ciągnie indeksy i to jak widziałem te spadki, po których było widać, że spadki na S&P 500 były mniejsze niż na Nasdaqu, to dla mnie był sygnał, że rynek jest niezwykle mocny, bo ja nie wierzę w głębsze spadki Nasdaqa, po prostu ta hossa jest niedokończona. Wierzę w spadki spółek typu value, bo idzie recesja przy wysokich stopach procentowych. Jej w Stanach kompletnie jeszcze nie widać. Świetne publikacje danych nie makroekonomicznych, tylko wyników spółek, więc de facto mikroekonomicznych. Ciągną spółki w górę, zwłaszcza spółki z sektora IT, nowych technologii. Dużo gorzej wygląda to w Europie i wydaje mi się, że jednak dotrze ta recesja też do Stanów. Aczkolwiek z drugiej strony coraz częściej się mówi, że będzie soft landing. No ale tak to wygląda, jeśli chodzi o indeksy, S&P 500, Nasdaq. No i tutaj mamy obligacje, które no troszeczkę zaczynają mieć mniejsze znaczenie, no bo rynek ignoruje rosnące stopy procentowe. Z drugiej strony no rynek idzie do góry, tak jak widać, więc
wbrew temu, co mówi Powell, rynki nadal wyceniają, że stopy procentowe będą dalej spadały. No bo wycetak, niższa cena obligacji, no to oznacza wyższe stopy procentowe, rosnące ceny obligacji, czyli niższe stopy procentowe. I mimo te zapowiedzi Powella widzimy Powell swoje, rynek swoje, ale znamy to nie od dziś i jakoś bym się tym za bardzo nie przejmował. Czas pokazywał zazwyczaj, że to rynek miał rację, a nie Powell i nie tylko Powell, bo to nie tylko jest przytyk do niego, bo tak naprawdę na całym świecie bankierzy centralni zazwyczaj przegrywają walkę z rynkami i myślę, że tak samo będzie teraz. DAX, no DAX nasz ulubiony, na którym mamy te shorty, znowu weszły już na break-even, ale tym razem nie zamykamy pozycji na break-even, bo czekamy na nowy szczyt po to, żeby dołożyć tych shortów. Mówiłem, że nie mówiłem w programie, na Twitterze pisałem, jak się pytaliście, czy zamykamy. Nie zamykamy. Mówiłem, że wróciliśmy wtedy tutaj w nowym roku, kiedy to było w styczniu. No tak, tutaj, na tej świeczce wróciliśmy tutaj krótkie pozycje i mówiłem, że jak będzie ATH, pisałem na Twitterze, że jak będzie ATH, to będziemy się starali dobrać przy wyczyszczeniu jakichś stop lossów powyżej 17 tysięcy. Zobaczymy, czy tak się stanie, aczkolwiek sytuacja no, jest niesamowicie ciekawa, bo z jednej strony no, uważam, że przemysł, tak jak w nagłówku, jest nad przepaścią. Wnioskuję to głównie po branży nieruchomościowej, gdzie ceny nieruchomości spadają i po branży motoryzacyjnej, gdzie widać w social mediach, już nawet to się zaczyna przebijać do social mediów, to co wam mówiłem od jakiegoś czasu, że no, branża motoryzacyjna leży w Niemczech. Mam teraz kolejne informacje z pierwszej ręki, że kiedyś się na nowe samochody, na produkcję czekało tygodniami, latami nawet bywały takie momenty, że rok, dwa, miesiącami, tygodniami, a teraz z dnia na dzień można odbierać samochody produkowane w fabryce. To znaczy, że tam nie ma podaży i ceny aut nowych w Niemczech są niższe o około 10, no mniej więcej, już nie pamiętam tego zestawienia, około 10%. Około 10% tego, co kojarzę, były niższe aktualnie, więc opłaca się sprowadzać nowe samochody z Niemiec, sprzedawać je w Polsce. Mówimy o cenach hurtowych, nie mówię o cenach detalicznych, nie mam za bardzo, nie ma sensu porównywanie cen detalicznych. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o DAX. Z drugiej strony Hossa AI, Hossa w Stanach. Stany, wiadomo, rządzą rynkami, więc jest to niesamowicie ciekawa sytuacja. Co wygra? No wydaje mi się, że utrzymywanie tego DAX-a jest uzasadnione tylko jeśli mamy też jakąś ekspozycję, tak jak my, na spółki jednak AI-owe, na... No jednak możemy się pomylić oczywiście z tym DAX-em, to znaczy cały rynek może go pociągnąć w górę, tak jak się stało tutaj, tak? Tak jak pamiętacie, mieliśmy tutaj krótkie pozycje na tych spadkach, a później rynek wywiózł nas i na break-even musieliśmy zamykać te shorty, tak pielęgnowane chyba 3 miesiące, trzymane gdzieś stąd czy stąd, ten cały spadek wyciągnięty, a później jednym ruchem musieliśmy tu zamykać na break-even. Trochę teraz jest podobna sytuacja, bo tutaj braliśmy shorty, rynek wrócił z powrotem tu, gdzie je braliśmy, nawet chyba jest niewielka strata już w tym momencie, no ale tym razem nie zamykamy, chcemy dołożyć shortów, ale gdybym, powiem szczerze, że gdybym nie miał jakiejś ekspozycji long też, no to bym się poważnie bał tych pozycji. No ale ponieważ mamy też całkiem pokaźny portfel długich pozycji, zwłaszcza poszczególnych spółek, nie indeksów, czy to w Polsce, czy... No nie, głównie w Polsce, chyba za granicą nie mamy za dużo tego, więc... Wiem, że nawet jak się tutaj pomylimy, to gdzie indziej zarobimy, więc taki long short powiedzmy, no ale to upieram się z tym DAX-em, tak, no póki chcę sobie dać jeszcze jedną szansę, wybicie nowego ATH i wtedy myślę, że po nowym ATH znowu się rynek w cudzysłowie napali na kolejną taki rajd. I być może będzie okazja, ale jeśli to się nie zacznie dać już dziać już lada moment,
to chyba się poddamy z tą pozycją. No zobaczymy. Na razie jeszcze utrzymujemy dla porządku obligacje niemieckie. Jak widać, rentowność obligacji idzie w dół, co akurat może pomagać rynkom. Następny, branża motoryzacyjna. Widzimy, no uważam, że na STLA, czyli dawnym PSA, okazja do shortów to po prostu jest przy... Uważam, że te newsy jeszcze nie powychodziły, te złe newsy i stagnacja rynku nieruchomości, rynku motoryzacyjnego nie ujrzała w pełni światła dziennego. BMW, ta sama historia, okazja do shorta. Volkswagen, ta sama historia. No i Tesla, to widać zresztą, tak? To wygląda tu bardzo źle, to już wam Tesla pokazywałem jakiś czas temu. To wygląda po prostu źle, odbicia zdechłego kota, przygotowana do naprawdę dużej przeceny moim zdaniem. No ale znowu, utrzymywanie shortów bez jakiejś ekspozycji long, zwłaszcza w AI-u, może być no, ryzykowne, w ogóle giełda jest ryzykowna, więc no ale powiedzmy nieuzasadnione, tak, w sensie, że no to powinno być, te krótkie pozycje powinniśmy mieć, jeśli mamy teraz krótkie jakieś pozycje na czymkolwiek, indeksie, spółkach, tak jak motoryzacyjnych, powinniśmy mieć to chociaż trochę zahedżowane, bo ta hossa AI-owa naprawdę może pociągnąć wszystko w górę, no nawet Tesla, no bo jeśli Tesla, nagle inwestorzy będą tak wysoko wyceniać AI coraz wyżej, a Tesla się okaże, że zacznie być jeszcze bardziej postrzegana jako spółka AI-owa. Tam jest ta cała walka Elona Muska, czy wyciągać ten AI z tej spółki, czy nie, i rozwodnić akcjonariuszy, czy nie rozwadniać. Więc myślę, że raczej ten AI zostanie w Tesli i nie sądzę, żeby Elon Musk tutaj przeforsował pomysł wyciągnięcia tego AI-a z Tesli. Więc pewnie będzie musiał dostać trochę tych więcej udziałów. No chociażby z tego powodu ta spółka może być troszeczkę przeceniana. No i co Ferrari, zobaczcie, w ogóle nie wiem, czy wiecie, to jest ciekawe, że symbol Ferrari na giełdzie to jest race. To jest taka ciekawostka, nie wiem, czy wszyscy wiedzieliście. No ale Ferrari wystrzał, zobaczcie, okrutny wystrzał po prostu. Po informacji, że Lewis Hamilton, swoją drogą piękny ten bolid jest Ferrari, naprawdę chyba najładniejszy ze wszystkich bolidów, no naprawdę cudo. Ja jako fan Ferrari, no chyba się cieszę, no bo Ferrari, może Hamilton pociągnie to Ferrari. Może w sumie podobne to Ferrari, takie użytkowe do tego bolidu, tak dopiero teraz zwróciłem uwagę. No Ferrari, może Hamilton doda trochę profesjonalizmu, bo kto się interesuje Formułą 1, to wie, że no Ferrari nie miało najlepszych lat ostatnio. Dużo pecha i po którymś to serii pecha, no wszyscy zaczęli dochodzić do wniosku, że to już nie jest pech, to jest po prostu brak profesjonalizmu. Tam było mnóstwo różnych przypadków w Formule 1. Wymiany opon spowolnionych, jakiś tego, że ktoś czegoś zapomniał, no mnóstwo różnych takich drobnych przypadków, które niweczyły szanse Ferrari na wysokie pozycje, gdzie no, naprawdę miało szansę nawet na wygranie sezonu, chyba z rok czy dwa lata temu, ale no, takie drobne błędy związane z organizacją, logistyką, niekoniecznie z samą maszyną. Więc może dojście profesjonalisty, jakim jest Lewis Hamilton, jakoś pomoże. Ja nie jestem wielkim fanem Lewisa Hamiltona, co prawda. No ale życzę Ferrari z kolei jak najlepiej. No i bardzo ciekawe, oczywiście dużo się zacznie teraz mówić o Ferrari. No i to jest na tyle luksusowa marka, że no obecność w Formule 1 w
przeciwieństwie chyba do innych marek, może znacząco pomóc w sprzedaży samochodów Ferrari. W przeciwieństwie do niektórych, bo mam pewne wątpliwości, czy na przykład taka obecność Orlenu na bolidach Formuły 1 cokolwiek pomaga Orlenowi w czymkolwiek, albo obecność no niektórych, nie, Renault na przykład, tak, miało swój bolid. Mam poważne wątpliwości, czy to tego typu markom pomaga, ale marce takiej jak Ferrari, myślę, na pewno, oby tylko nie skończyło się to w ten sposób. No, kto kojarzy TikToka, kojarzy tego kota i tak, oby to się nie skończyło w ten sposób, to oczywiście jest naśmiewanie się, tak jakby ktoś nie do końca zrozumiał, to jest w kontekście tego, co przed chwilą mówiłem o tym, że no, Ferrari tam dużo niedobrego się działo i było mnóstwo na TikToku różnych takich filmików wyśmiewających się przez te ostatnie 2 lata z Ferrari. Właściwie to ostatnio było trochę mniej, bo tak chyba zapomniano trochę o tym Ferrari Formule 1, no ale teraz pewnie no, będzie kolejny wysyp, darmowy marketing, no wszystko się kręci od nowa. Brand zauważony jako AI. No Brand 24, tak jak mówiłem, no Hossa pełną parą. Szybki wzrost z 30 paru złotych na 45 złotych w miesiąc, tak? Widzimy, że no idzie Brand 24 już za tą Hossą AI-ową Zosą. Nie da się tego inaczej wytłumaczyć. Oczywiście długofalowe, dobre wyniki i tak dalej, to o tym mówię od lat, że to jest spółka, która zasługuje na uwagę. Do tego to jest spółka, która w Polsce, no jeden moim zdaniem z liderów wdrażania AI, z tych takich spółek, o których się dużo mówi. Oczywiście nie jesteśmy obiektywni, mamy pełne kieszenie Branda, więc od dłuższego czasu mówię zresztą o nim regularnie. No i cóż, no jest ATH coraz bliżej. Myślę, że to nie ma takiej możliwości, żeby Brand 24 nie pobił ATH z debiutu giełdowego. Niestety ten debiut giełdowy w dniu debiutu był szczyt w okolicach, nie pamiętam, 80 zł, 70, coś takiego, sprawdźcie. No i jeśli Brand 24 jest zauważany jako AI, to być może już wchodzimy w kolejną fazę hossy AI-owej w postaci rozlewania się AI-a na cały świat, no bo póki co to w AI-u przodują Stany Zjednoczone. Tutaj mam wykres, co prawda dosyć stary, z badania naukowego sprzed paru lat, ale stwierdziłem, że go jednak pokażę, bo to, że on jest stary, to może stwierdziłem, że nawet lepiej trochę. Dlaczego lepiej? Bo to, że teraz wszyscy wchodzą w AI, to jest oczywiste. I tylko, że skutki wejścia dziś w AI będą za 2 lata, tak, 3, dla spółek, które wchodzą w ten temat, no bo trzeba rozwinąć oprogramowanie, coś zrobić, zaprogramować i tak dalej, rozepchnąć się trochę na rynku i tak dalej. No a oczywiście największymi zwycięzcami są ci, którzy postawili na AI parę lat temu. I to jest właśnie badanie z 2020 roku. No i zobaczcie na przykład na 100 największych firm stawiających startupów na AI, takich najbardziej obiecujących, 65 z tego było w Stanach Zjednoczonych. Tylko 5 w Europie i tylko 7 w Chinach. Także to skala przewagi Stanów Zjednoczonych gigantyczna. Ta ostatnia pozycja to są wydatki rządowe. To myślę, że to nie ma aż tak dużego znaczenia. A ta pierwsza pozycja, w pierwszej pozycji, czyli akademik, to jest odsetek prac naukowych, które są na temat AI-a, to z perspektywy globalnej, więc tutaj są, no powiedzmy, to podobne wartości. W Chinach trochę lepiej, ale uważam, że ta druga pozycja jest tutaj dużo ważniejsza. Ile spółek we współpracy z ośrodkami akademickimi uczestniczyło w takich badaniach i pracach naukowych. I tu widzimy, Stany przodują. Więc Stany przodują tak naprawdę w każdym możliwym obszarze, jeśli chodzi o AI. I nie dziwne, że to tam teraz giełdy przodują, to tam mamy główne wzrosty, to Stany ciągną cały świat.
i to w Stanach jest największy rozwój w tym zakresie i tam jest największy i tych spółek nie dziwne, no ale przy hoście dotkomowej też tak było i to się rozlało później na cały świat. No i czekamy być może, i to zwieńczy moim zdaniem tą hossę jajową, jak to się zacznie rozlewać na cały świat. I może już to jest ten moment, patrząc po notowaniach Brand24, któremu oczywiście bardzo kibicuję i jak najbardziej powinien być jak najszybciej wrzucony do tego worka jajowego. I jako spółka, która ma bodajże chyba już 3/4 przychodów spoza Polski, no zasługuje, żeby być wyceniana nie jak spółka polska, tylko jak spółki zagraniczne, bo jaki jest problem przenieść cały Brand24 do Stanów Zjednoczonych i wyceniać go na równi ze spółkami, które są tam, skoro większość przychodów jest w sumie, z tego co pamiętam, nawet z Ameryk Północnej i Południowej. No i ostatni temat, Brightpool. Wystartowaliśmy z kolejnym etapem konkursu na Zili. zeal.io. Zapraszam. Oprócz tego dla widzów mojego programu jest oczywiście, tak jak mówiłem, są trzy nagrody pobytu w naszych osadach. osadypoli.pl. Niedługo zresztą startują nowe, więc już i mamy koniaków. Jest za chwilę będzie Skawica i Zakopane, więc będzie z czego wybierać. A konkurencja nie jest duża, bo tylko kilkanaście osób się zgłosiło, więc jest stosunkowo łatwo wygrać. Wystarczy wziąć udział w konkursie poprzez Zili i jednocześnie się zgłosić do nas na Twitterze, zgłosić swój numer portfela i my dopiszemy do takiego wewnętrznego, dodatkowego konkursu i osoby, które akurat w tym naszym wewnętrznym konkursie, chodzi o to, kto wykręci najlepszy wynik, najwięcej tokenów BP0, bo zmieniliśmy nazwę, już nie jest BRIP, tylko BP0, najwięcej zarobi. No i mamy tutaj garść statystyk, total volume od startu konkursu 10 milionów dolarów. Treasury pool projektu zarobił 240 tysięcy dolarów, a cena support price, czyli pokrycie tokenów projektu zyskami z tego treasury poola, to jest 11,6 centa. Jak pamiętacie, było to przed halvingiem 8 centów, więc zgodnie z modelem Blacka Scholesa, zgodnie z wszystkimi założeniami, wartość tokena rośnie i tak miało być i to jest jak najbardziej normalne. I co jeszcze? Możemy się pochwalić, że bardzo szybko rośniemy, bardzo szybko rosną nasze social media. Na Telegramie przekroczyliśmy już 30 tysięcy użytkowników, na Twitterze mamy też już ponad 30 tysięcy osób. Po prostu na Zili ten konkurs, jak to się kolokwialnie mówi, zażarł i ludzie się na to rzucili. Dlatego też na Telegramie otworzyliśmy też osobną grupę dla widzów naszego programu, żebyście nie utonęli tam w masie tych wiadomości. Na Telegramie to się nazywa, już wam mówię, kanał się nazywa, no tyle tych wiadomości, to teraz się trudno poprzebijać. Konkurs ISO Brightpool. To znajdziecie. Konkurs spacja ISO, tak jak Inside Solution One, spacja X, spacja Brightpool. Jest tylko 38 użytkowników, więc tu jest i łatwiej się dogadać i można mówić tutaj po polsku w przeciwieństwie do oficjalnego kanału i jest wsparcie i możemy tam pomóc. Ewentualnie na Twitterze możecie pytać. Tak to wygląda, a jeśli chodzi o w ogóle o krypto i perspektywy, no to zobaczcie, co się dzieje. No wszystko zgodnie z tym, co wam powiedziałem, czyli no tak jak wam pokazywałem, sprzedawałem Bitcoina w momencie, kiedy zadebiutował ETF na giełdzie w Stanach i to był szczyt, tak jakby w samym szczycie notowań i mówiłem wam, że poniżej 40 tysięcy ja odkupuję Bitcoina i dokładnie to mamy, zejście, sell on the news, zejście poniżej 40 tysięcy i uważam, że teraz jest rozgrywka pod halving, który będzie w
kwietniu i teraz powolna, mozolna wspinaczka na kolejny ATH. Na kolejny szczyt, to nawet nie jest ATH, bo ATH jest dużo wyżej. Pewnie do halvingu nie zdążymy zrobić ATH nowego, ale kto wie. Ale myślę, że ten poziom szczytu ETF-owego myślę, że będzie do czasu halvingu pobity. Taka jest moja prognoza i póki co wszystko idzie zgodnie z planem. Zobaczymy, co będzie dalej. I w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Przed Wami był Tomasz Piwański, zarządzający funduszem Solution One. Do zobaczenia.